pogrążające traktowanie, naruszenie artykułu 40 Konstytucji. Oni mają w dupie Konstytucję. No. Nas mają. Dlaczego nie są obywatele wpuszczani, tylko dziennikarze? Czyje to jest zarządzenie? Gdzie to zarządzenie jest? Podstawę prawną dajcie. Co nie pan bije? Co nie pan bije? Co nie pan bije? Co pan chory jest? A jakim prawem? Jakim prawem nie wpuszczacie publiczności? Dranie, łobuzy, bandyci! No. Ale z jakiego powodu? Dobra, my wychodzimy. Co tu się dzieje w ogóle? To jest jakaś banda. Dobra, stawcie. Potem powiedzą, że to my. A zapytamy sąd. Nie może sąd wydać decyzji, że tylko o dziennikarze, a nie o publiczność. To kpiny jak. Ej, no nie ma tego. Ej, no! Ej, nie pchać! Co to jest? Tajne sądy? Tajne sądy! Tajne sądy, pan leci! Że to nie jest decyzja sądu, tylko to jest decyzja ochroniarzy. To absurd. Nie wykonuje się polecenia. Komórki wyłącz. Wyłącz głos. Zadzwoni i będziemy mówić. Wstyd. Komórki wyłącz głos. Oprócz okrzyków uderzają rękami, kreska pięściami w drzwi wyjściowe do sali rozprawy. Przewodniczący stwierdza, iż zachowanie takie nie tylko utrudnia i uniemożliwia pracę sądu, ale także narusza powagę sądu.
miesiące stwierdzam. Dzień dobry, panie sędzio. Na jakiej podstawie obywatelu pan chce dopuścić nas w tym momencie do rozprawy? Przewodniczący stwierdza, iż na salę rozpraw... Tak, chroni mnie artykuł Konstytucji nr 19, mówiący o szczególnych prawach. Od strony pokoju narad, bez zezwolenia sędziego, publiczność nie może wejść. Sam. Wydarło się. Przed Wysoki Sądzie złożył szczególne układy. Wdarłem się, nie wdarłem się. Weszłem się z pana spytać, na jakiej podstawie pan łamie prawo. A następnie, krzycząc. Nie krzycząc, mówiąc. Wypowiada właśnie w sposób właśnie słowa. Na jakiej podstawie są? Postanowienie. Z uwagi na to, iż sąd nie ma możliwości z przyczyn niezależnych. Nie ma możliwości z winy nieustalonych osób znajdujących się poza salą. Prowadzić do sprawy w sposób, sprowadzić posiedzenie w sposób zgodny z przepisami kodeksu postępowania karnego. Nie jest zapewniona możliwość swobody orzekania. Sąd postanowił w dniu dzisiejszym posiedzenie odroczyć na następny termin. Następny termin wyznaczyć z urzędu, o którym zawiadomić prokuratora i obrońców oskarżonych. Proszę państwa, kilka zdań komentarza. Posiedzenie w przedmiocie dopuszczenia dowodu z opinii biegłych lekarzy w sprawie Czesława Kiszczaka nie ma charakteru kończącego. W związku z tym, że nie ma charakteru kończącego postępowanie w sprawie, powinno się odbywać przy drzwiach bez udziału stron, z udziałem tylko stron, ale bez udziału publiczności, mediów i innych. Rozważaliśmy i poprosiliśmy państwa, przedstawiciele mediów tylko, i w postaci tyle redaktorów z kamerami oraz przedstawicieli prasy, żebyśmy państwu umożliwili pracę. Chcieliśmy, żebyście państwo mieli możliwość zarejestrowania przebiegu posiedzenia, chyba że byśmy procedowali nad takimi okolicznościami dotyczącymi stanu zdrowia oskarżonego, które by powodowały konieczność wyłączenia jawności posiedzenia. Uważamy bowiem, że wszystko powinno być jawne w sądzie, a nie tajne, jeżeli nie musi być. Ale przede wszystkim sąd musi dbać o to, aby był organem wolnym, niezależnym i żeby mógł w sposób zgodny z przepisami procedować. Ponieważ te okoliczności,
i te gwarancje nie są realizowane, mimo iż znajdują się przed salą przedstawiciele firmy, która jest zobowiązana do zapewnienia spokoju i porządku na sali, w sądzie, zaś pan, który tutaj znajduje się, w sposób absolutnie niedopuszczalny, karygodny, wtargnął poprzez pokój naraz na salę posiedzeń. W związku z tym nie możemy orzekać pod presją. Nie możemy orzekać wtedy, kiedy nie będziemy mieli swobody orzekania. To nam gwarantuje konstytucja, prawo ustroju sądów powszechnych. Pana tym razem nie będę karać, a takie mamy uprawnienie jako sąd, z prawa ustroju sądów powszechnych, policją sądową, a więc uprawnieniami, które mogą powodować nawet zastosowanie kary aresztu. Nie jest bowiem intencją sądu, żeby pan lub inni państwo byli karani w tej sprawie. Natomiast my musimy mieć gwarancję. Gwarancję spokoju i porządku. Ponieważ tych gwarancji z przyczyn osób takich jak tam, prezentujących to stanowisko, nie mamy zapewnionych, to odraczam posiedzenie. Mam takie pytanie. Wy macie mieć gwarancję, a naród nie ma mieć tej gwarancji? Czemu państwo kombatantom tego nie powiedzieli? No. Stworzyli konflikt, a potem to tłumaczą. To przecież absurdalne zupełnie. Totalna bzdura. Tak. No to po to, żeby odroczyć. Żeby odroczyć. No zobaczymy. Przez sądy jest niedopuszczalne. A więc tylko jawność postępowania może być gwarancją uczciwego procesu. Publika powinna być wpuszczona na salę. Idziemy, idziemy, idziemy. Idziemy, no, tak jest. Idziemy na salę. Wpuszczenie sali. Jest godnie i spokojnie. Koniec już. Zakończyło się. Skończyło się wszystko. Chodźcie tu, chodźcie, powiem wszystko, co było. Chodźcie. Chodźcie państwo. Tak, jest koniec. Masz, nagrywaj. Sędzia nie odpowie, wszystko powiem państwu, proszę państwa. Połota. Spokojnie. Połota. Ale spokojnie. Ale spokojnie. Opowiem, co było, bo to jest ważne. Janusz, chodź, opowiem wszystkim, co się działo i żeby było jasne. Daj plakat. Adam, poczekaj. Zaraz powiem. Jeszcze tak. Zygmunt, stań tam. Daj ten drugi. Trzymaj z nim ten plakat. Dobra. I teraz, proszę państwa, opowiem wszystko, co się działo i nasze stanowisko. Chciałbym, żeby wszyscy wiedzieli, co było na sali, ponieważ prawie nikogo nie wpuszczono. No nikogo, nikogo. Nie, obywatel nie wpuszczono. Kilka osób weszło. To swoim. Zygmunt przede wszystkim. Dziennikarz. Ale on dziennikarz. Proszę państwa, czyli tak. Sąd przedstawił na sali uzasadnienie swojej decyzji do niewpuszczenia publiczności. To tłumaczenie, gdyby zostało przedstawione przez rzecznika prasowego sądu, bądź zarządzeniem pisemnym tutaj przed salą, tak, to moglibyśmy go się zastanowić, czy ono jest praworządne. Sąd wpierw wydał decyzję, utajnił ją, wyłączył jawność, nie wpuścił ludzi, po czym ujawnił swoją decyzję dopiero w trakcie niejawnego posiedzenia. No bandycki sąd. Przy czym w trakcie tego posiedzenia sąd przedstawił argumentację, że podjął decyzję, że sprawy dotyczące stanu zdrowia generała Kiszczaka nie mogą być omawiane na jawnym posiedzeniu, jednak podjął decyzję o tym, że ono będzie jawne i dopuszcza przedstawicieli mediów do relacjonowania tego posiedzenia. Muszę narodu, publiczności nie dopuszcza. Że to stanowisko jest nielogiczne. Bo jeżeli byłoby tak prawdą, co mówi sąd, że ze względu na jego stan zdrowia trzeba to było utajnić, to należało to utajnić. Wcześniej i jeżeli by to było w ogóle legalne. A jeżeli się decyduje na zaproszenie mediów, no to nie jest utajnienie posiedzenia. Czyli według mnie prawdziwym celem sądu nie była wcale kwestia
ujawnienia stanu zdrowia generała Kiszczaka. Celem działania sądu było niedopuszczenie weteranów walki z komunizmem o niepodległą i demokratyczną Polskę do tego posiedzenia. Do udziału bezpośrednio. Do udziału. To był faktyczny cel. Ponieważ jednak Zygmunt wszedł na salę od tyłu wejściem i ponieważ weszło, jest duże dzisiaj zainteresowanie mediów, za co dziękujemy, i publiczności, bo było słuchać okrzyki państwa, prawda? Nasz ochrypły. Ta postawa nasza spowodowała, że sprawa została przełożona, no i odbędzie się pewnie znowu za jakieś tam 2-3 miesiące. A ty sądy, z czerwonymi krawatami wyrzucą i wejdziemy sobie na salę. Sądy w sprawach Jaruzelskiego i Kiszczaka przecież grają na czas. Chodzi o to, żeby oni umarli, żeby ich nie skazać. No tak. Więc proces naturalny, nie sądowy. To jest pewna świadoma taktyka. Nie informuje się weteranów, jaka jest decyzja. Utajnia się tą decyzję, po czym ujawnia się ją po wykonaniu działania przez to, że nam uniemożliwiono udział w rozprawie. Chciałem jednak wszystkim bardzo serdecznie podziękować, bo ta nasza postawa pokazuje, że muszą te posiedzenia być jawne. Takie same posiedzenie poprzednie, jak pamiętacie, 3 miesiące temu, było jawne. Tutaj na sali numer 3, inny skład sędziowski, dokładnie w tym samym przedmiocie badania generała Kiszczaka, orzekał jawnie. Byliśmy na sali, było bardzo grzecznie. Sąd dostał oklaski. Dostał sąd oklaski i było bardzo grzecznie. Nie było żadnego naruszenia powagi sądu. Dzisiaj ten problem. To była większa sala. Można było skorzystać dzisiaj z sali dowolnie większej. Czyli mam wrażenie, że wykonuje się działanie, którego faktycznym celem jest opóźnianie decyzji w sprawie badania Kiszczaka, ponieważ jedyną decyzją, jaką dzisiaj mógł sąd podjąć po tym, jak Kiszczak odmówił przebadania się i wykonania decyzji sądu, jest jego doprowadzenie w kajdankach do aresztu, do lekarza więziennego. Tak, doprowadza się ludzi do zakładu psychiatrycznego. Nie ma żadnej innej legalnej metody działania sądu, gdyby sąd się zachciał działać praworządnie. Ale widać, że sąd woli działać na czas, no żeby umożliwić generałowi Kiszczakowi wyjście honorowe, czyli ktoś mu doręczy pistolet. Zobaczymy. My będziemy dbali o sprawę Kiszczaka i tego nie odpuścimy. Bardzo dziękuję wszystkim niezłomnym za to, że chodzą na ten proces i się dopominają elementarnej sprawiedliwości. I 13 grudnia, halo! Adam! Dobra, idziemy to zawiadomienie złożyć. Z Kiszczakiem spotykamy się 13 grudnia. 12 tam jest kakot. Nie, on Dwunasty na Mokrzowie, na gimnastycznej, gimnastyczna, turystyczna, tam kwartał, tam jest kwartał dzielnic, willi tak. Ale za więzieniem, tak? Ale to jest nagrany. Znaczy za szpitalem MSW. Tam mieszka, to jest kwartał dzielnic. Tak, Wołoska, Róg Racławicka. Tam jest taki kwartał dzielnic, tam była tam był kantynę. No bo już nie pójdziemy pod Jaruzela przecież. No nie wiem, gdzie tam po co? Po co? Tam już poszedł. Żona jeszcze tłumaczy się przed najwyższym dowódcą. Tam żona to i tak już została, tam będzie ją Ten sąd podstąpił. Sąd będzie się 13. Będziemy sądzić go 13 grudnia. Tak, 13 pod Kiszczaka się spotyka. A policja na mnie pomaga wcale. To policja ma swoje zadanie. Jak sąd się wystraszył, bardzo Zygmunta nic nie zrobił. Ale nie ma konsekwencji z tego. Wystraszył. Bez?
widziałeś, jak targną na salę? No tak. Ale to jest 10 stoi, to i tak. To on gdzieś pozycyjnie działa, po prostu tak jak się ma dyrektywy. Oni dobrowolnie nic nie oddadzą, są kelnerzy. Nie wiem, takie ma dyrektywy. Jedziesz pod Ministerstwo Finansów? Nie dopuścić. Przecież to jest sprawa. Tak, 10. Te sprawy przedawniły się, albo ci ludzie posłuchani jak Jaruzelski, nie widzę żadnej podstawy utajniania tą sprawy, kiedy się wpuszcza dziennikarzy. No więc jakie to jest utajnienie, kiedy się dopuszcza media, a nie wpuszcza się weteranów? Jesteśmy zainteresowani, bo Kiszak jest bezpośrednio odpowiedzialny za sprawę wujka, jestem przez Śląska, Zagłębia. Nie wydał telefonogram, który zezwala na użycie broni. Więc uważam, że te osoby, które dopuściły się zbrodni na narodzie polskim, muszą być ukarane. Bo jak karać innych w późniejszym okresie czasu, gdzie przeniewierzyli majątek narodowy, wiele innych rzeczy, jest to nie ukarane, tak jak się nie ukarało zbrodnia. A nie ukarane zbrodnie będą chodziły chwilowe. Ale jak oceniam to samą decyzję sądu, to znaczy mieliśmy do czynienia z takim brakiem przewidywania, brakiem kompetencji, czy może prowokacją? To była wszystko prowokacja sądu, bo parę miesięcy wcześniej była sprawa podobnej sytuacji Kiszczaka, gdzie sąd nakazał badania, na które się nie zgłosił. I była pełna sala, odbyło się z pełnym poszanowaniem godności sądu i spokoju. Tego zachowania sądu, tego składu, jest dążenie do czystej prowokacji. Jest to prowokacja sądu. Jak to nas, weteranów się nie uczelnie na sądzie artykuł 19 i o szczególnym prawie nadzoru. A więc kto jest bardziej zainteresowany niż ci, to byli przez niego skrzywdzeni. Dziękuję pięknie. My jedziemy na dłużność oficjalnie w sensie, czy prokuratora wystąpiła do prowadzenia go? No nie. Proszę, może spytać. Że do prowadzenia go. No dobrze, ale niech skończy pan rozmawiać, bo nie będziemy na dwoje rozmawiać. To chodźmy na dół, no. Jak objęli winę? Dobry jesteś. Cześć. Cześć. Już myślałem, że będą cię lali. Gdzie jest? Ja znam obi tylko... Ja razem. Co? Gdzie?